środowiska w Lublinie. Wniosek, w którym był opisany zakres robót konserwacyjno-udrożnieniowych i nie otrzymaliśmy jakiejś decyzji z wynosu w Lublinie odnośnie jakichś obostrzeń wykonywania tych prac. Czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyraziła zgodę na wykonywanie tych prac konserwacyjno-udrożnieniowych. Ten namu będzie, rozumiem, służy jako gleba dla przyszłej roślinności. Tak, ten namu będzie rozplantowany, wyrównany, wyciągnięte zostaną z niego wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i zostanie obsiany mieszanką. Tak, żebyśmy w przyszłych latach zamiast tych trzcin mieli już roślinność trawiastą. Kiedy prace potrwają? Prace związane z drugim koszeniem wału przeciwpowodziowego na rzece Bystrzycy potrwają do połowy października tego roku. Czyli rozumiem obawy ekologów czy społeczników są po prostu niezasadne. No tak, ten namu, który w tej chwili zalega, będzie oczywiście we wcześniejszym terminie rozplantowywany, wyrównywany i obsiewany mieszanką. A co się stało z tymi ptakami, które się gnieździły w tym trzcinie? My nie otrzymaliśmy żadnych informacji o tym, że akurat w tych trzcinach, które były wcześniej, że znajdują się jakieś tam lęgowiska ptaków. A było to sprawdzone? No wykonawca przy wykonywaniu robót, no to oczywiście przeszedł ten teren. Kto jest wykonawcą? Wykonawcą jest firma z Sosnowicy. Szanowni Państwo, tutaj mamy Pana Dyrektora z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, także też proszę bardzo, Pan Arkadiusz Iwaniuk. Proszę Pana prosić, jak tu właśnie. No właśnie, gdyby się odnieść do tych prac, czy faktycznie są one zagrażają środowisku i czy było zielone światło? Prace były zgłaszane zgodnie z przepisami, takie prace wymagają zgłoszenia. No, tutaj nie wnosiliśmy jakichś zastrzeżeń. Wiadomo, że tego typu prace nigdy nie są piękne w tym początkowym okresie i wiążą się z pewnym uszczerbkiem przyrodniczym, ale to jest naturalny koszt tego, że rzeka jest utrzymywana. Także tutaj RDOŚ nie wnosił sprzeciwu, natomiast wykonawca też zobowiązał się do prowadzenia dozoru ornitologicznego, sprawdzania pod kątem tego, czy w koszonej roślinności, czy w tych siedliskach nie ma gniazdujących zwierząt, gniazdujących ptaków. Dotychczas nie otrzymaliśmy takich zgłoszeń. Można domniemywać, że nie spotkano tutaj miejsc gniazdowania. No też termin można powiedzieć, że jest sprzyjający, ponieważ już jest po głównym tym okresie lęgowym, a więc to prawdopodobieństwo natrafienia na lęki ptaków jest nieduże. A co by na to, że tu nie będzie już trzcin, tylko tak jak powiedział Pan Dyrektor, będą trawy? O tak, cóż, tak jak mówię, to jest kwestia pewnych priorytetów, kwestie powodziowe, bezpieczeństwa mieszkańców, bezpieczeństwa zabudowy, no, są jakby w pierwszym rzędzie przed pewnymi walorami przyrodniczymi i no, w tym przypadku jest taka jakby nasza umowa społeczna, nasza zgoda na to, że musimy poświęcić pewne wartości na rzecz innych, równie ważnych. Natomiast jest to odcinek miejski, rzeki i ten priorytet bezpieczeństwa mieszkańców budynków jest jakby niestety ważniejszy nad kwestią przyrodniczą. I te prace były konieczne? No, z tego jak inwestor prowadzi, rozumiem, że są konieczne i to w zasadzie Wody Polskie odpowiadają za bezpieczeństwo i powodziowe, za bezpieczeństwo dotyczące suszy i stan rzek, a więc to jest urząd, który ponosi odpowiedzialność za swoje działania i robi to konsekwentnie. A gdyby się odnieść jeszcze do tego, do argumentów różnych społecznych ekologów, którzy twierdzą, że tego zasadniczo jest to pewien typowy sposób prowadzenia tego typu prac. Oczywiście są pewne jakby koszty ekologiczne, jakbyśmy powiedzieli, ale mimo wszystko wyjęcie na muł i rozplantowanie go jest mniejszym kosztem ekologicznym niż jakbyśmy go wywozili czy ciężkim sprzętem, przewozili w jakieś miejsce. W innej lokalizacji trzeba by tam zająć przestrzeń. W sumie w bilansie takich działań wcale nie bylibyśmy prośrodowiskowi, więc to jest taki typowy zakres prac, który
rozumiem, że jest konieczny, tak jak tutaj Wody Polskie mówią, jest on skierowany dla dobra mieszkańców, wynika z utrzymania rzeki. A koszt finansowy? To już proszę pytać inwestorów, my natomiast jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska patrzymy przede wszystkim na poprawność, prawidłowość prawną względem środowiska i zasobów przyrodniczych. Pan dyrektor mówił o bezpieczeństwie miasta. O jaki rodzaj bezpieczeństwa chodzi? Głównie mówimy o, tak jak Wody Polskie mówią, bezpieczeństwie powodziowym. Mhm. No i pewnej, no można powiedzieć, komfortowi użytkowania rzeki, ale też powiązanym z rzeką systemem odwodnień, odprowadzeń wody. Także to jest taka bardzo złożona część już gospodarki wodami. A jaki jest w momencie poziom tej rzeki? Proszę pytać hydrologów, fachowców są tutaj obecni. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że mamy problem z wodą w całej Polsce. Mamy niski stan wód i odczuwamy to boleśnie. Stąd też szeroko zakrojone plany związane ze zwiększeniem retencji wodnej. I to zarówno w zakresie przez budowę zbiorników, przez spowolnienie spływów, ale także przez utrzymanie naturalności cieków tam, gdzie jest to tylko możliwe. No właśnie, mówił Pan tutaj o zwiększeniu retencji, a jak te prace mają się do zwiększenia retencji i do utrzymania naturalnych? No tutaj są, tak jak mówiłem, pewne priorytety, prawda? Jeśli mówimy o bezpieczeństwie powodziowym, nie zawsze jest to lokalnie zgodne z wszystkimi zasadami. Nie w każdym miejscu możemy tą wodę zbierać. To już jest pewna złożona polityka i złożone planowanie przestrzeni. Szanowni Państwo, z nami jest też tutaj